Z Ewangelii według świętego Marka. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. W czasie naszych rozważań o Duchu Świętym wyszliśmy od tego, kim jest Duch Święty, w jaki sposób działa w naszych sercach. Powiedzieliśmy o darach i charyzmatach, o tym, że bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie osiągnąć świętości. I w końcu powiedzieliśmy o owocach, jakie płyną z życia w duchu. To wszystko ma służyć temu, że mamy stać się świadkami Chrystusa. Przypomnijmy sobie to, co powiedzieliśmy w zapowiedzi naszego cyklu. Pan Jezus rozkazał apostołom, że nie mogą opuszczać Jerozolimy, dopóki nie zostaną uzbrojeni mocą z wysoka. Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego stali się gotowi być świadkami Jezusa. To powołanie do bycia świadkiem to nie jest tylko rola apostołów. To wszystko jest skierowane do nas. My też mamy być świadkami Jezusa. Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego w sakramencie chrztu, który został pogłębiony, dopełniony w sakramencie bierzmowania. To wszystko ma nas uzdolnić do bycia świadkiem. Trzeba jednak zapytać się, co tak naprawdę oznacza być świadkiem Jezusa, jak skorzystać z tej wielkiej mocy z wysoka, jaką jest Duch Święty. Ojciec Joachim Badeni mówił, że człowiek, żeby był zdolny przyjąć dar Ducha Świętego, musi stać się jak wyschły liść. Liść, który jest wyschły, lekki, zdolny do tego, żeby wiatr go podrzucał i przenosił tam, gdzie chce. Jak wobec tego stać się właśnie takim wyschniętym liściem? Jak dopuścić w swoim życiu Ducha Świętego? Jak jemu dać pierwszeństwo? Oczywiście nie ma jednej recepty, ale chcę zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, żeby skorzystać z mocy Ducha Świętego, potrzebna jest modlitwa. Musi to być modlitwa z serca, czasami spontaniczna, własnymi słowami, tak jak czuję. Możemy mieć taką pokusę, żeby modlitwę sprowadzić tylko do wyrecytowania formułek wyuczonych w dzieciństwie, czy wyrecytować na przykład litanie. No było, minęło, zaliczyłem. Tymczasem tu chodzi o inną modlitwę, modlitwę, która jest z serca, taką spontaniczną, w której jest pragnienie spotkania się z Panem Bogiem. Pan Jezus, mamy to zapisane na kartach Ewangelii, kiedy szukał woli Bożej, to odchodził na miejsca pustynne, osobno, albo wchodził na górę i czasami całą noc spędzał na takiej osobistej modlitwie. I my też musimy spróbować takiej modlitwy, odkryć taką modlitwę w naszym życiu. Ona będzie tym katalizatorem mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Bez modlitwy nie otworzymy się na Jego działanie. A drugi sposób to słuchanie Słowa Bożego. Czasami ludzie pytają, jak Bóg dziś do mnie mówi. Najprostszy sposób mówienia Boga do nas to jest Słowo Boże. Słyszymy w czasie każdej Eucharystii, w czasie każdej mszy świętej, sami możemy sięgnąć do Pisma Świętego. Poprzez Pismo Święte, poprzez swoje żywe Słowo, Bóg do nas mówi. I Słowo Boże również jest takim katalizatorem, jak modlitwa otwarcia się na Ducha Świętego.
Dlatego musimy zapytać siebie, po pierwsze, jak się modlę, czy stać mnie na taką modlitwę osobistą, która jest więzią, taką przyjaźnią, relacją z Jezusem w Duchu Świętym. Czy stać mnie na osobistą modlitwę do Ducha Świętego? A po drugie, jak słucham Słowa Bożego? Czy naprawdę traktuję to Słowo jako Słowo Boga? Może dla mnie Słowo Boże to jest jakiś zwykły zapis informacji, jakieś opowiadanie, tak jak wiele innych. Muszę nauczyć się przyjmować Słowo Boże jako Słowo samego Boga. Muszę mieć tę świadomość, Bóg do mnie mówi i to Słowo jest żywe, skuteczne. Ono ma w sobie łaskę, ono ma w sobie już moc, żeby zmieniać moje życie. Ono ma właśnie tę moc, żeby coraz bardziej otwierać się na działanie Ducha Świętego. Znajdujemy się w Muzeum Diecezjalnym i mamy tutaj takie ciekawe przedstawienie Trójcy Przenajświętszej. Mamy Boga Ojca, mamy Syna Bożego i u góry jest miejsce na światło. Tym światłem jest właśnie Duch Święty. I aby On mógł zapłonąć w naszych sercach, to potrzebna jest modlitwa i słuchanie Słowa Bożego. Wtedy coraz bardziej będziemy się stawać jak ten wyschnięty liść, którego Duch będzie mógł podrzucić i powiać, kiedy sam chce.